Dziękuję wszystkim tutaj zgromadzonym za przybycie. Na wstępie chciałbym podziękować w imieniu całego Ruchu Narodowego Konin proboszczowi księdzu Radosławowi za udostępnienie auli na dzisiejsze spotkanie. Pragnę przywitać posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesa Ruchu Narodowego Roberta Winnickiego. Zarządców głównych Ruchu Narodowego Annę Bryłkę. Marka Szewczyka. Oraz szefa koła Ruchu Narodowego Konin Jakuba Talenta Dominiaka. Proszę kolegę Roberta Winnickiego o zabranie głosu. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję, że Państwo tak po nocy chcieli się z nami spotkać. To chyba jedno z najpóźniejszych spotkań, jakie przyszło, najpóźniej zaczynających się spotkań, jakie przychodzi mi uczestniczyć, także dziękuję serdecznie za Państwa obecność, za organizację w tym pięknym miejscu z tak dobrą akustyką. Szanowni Państwo, konwencja naszych spotkań zawsze zakłada, że ta część prelekcyjna, z którą przyjeżdżamy, jest krótsza, a część odpowiedzi na Państwa pytania jest dłuższa, ale różnie to wychodzi. Zazwyczaj staram się nie rozgadywać. Jeszcze poproszę koleżankę Annę, żeby powiedziała parę słów też, zwłaszcza w kontekście bieżących wydarzeń. Koleżanka Anna Bryłka, pochodząca z tej ziemi, dzisiaj najczęściej pracująca w Warszawie z nami, jest nie tylko sekretarzem Zarządu Głównego Ruchu Narodowego, ale jest również, pracuje w dziale analityczno-prawnym Konfederacji w Sejmie. I pełni bardzo ważną rolę, bo to zaplecze merytoryczne nasze, odgrywa kluczową rolę w naszej pracy parlamentarnej nad ustawami, nad tym, co się dzieje. Także tu wyrażam ogromne podziękowanie dla ziemi wielkopolskiej, a zwłaszcza dla tego terenu, za to, że dał nam tak świetnego fachowca, tak zdolną pod względem prawnym, politycznym i wszelakim osobę. To naprawdę cieszy. Jest naszym dużym wsparciem i fundamentem w pracy. Szanowni Państwo, i może zaczniemy od tego, bo to są te gorące tematy polityczne, które obecnie się dzieją. Od tego, że ja oddam głos koleżance Ani, żeby powiedziała parę słów, czym tak naprawdę jest, jak będzie skutkować ta ustawa, która weszła w życie w ubiegłym tygodniu, znaczy weszła w życie, na szczęście jeszcze nie weszła w życie, ale która została uchwalona w ubiegłym tygodniu, a popełniłem ten lapsus językowy, bo już myślę o tym, jak zablokować jej wejście w życie, czyli mówimy o piątce przeciwko rolnictwu. I to bym chciał zaznaczyć na początku. I troszkę wokół tego skoncentrować to naszą projekcję wstępną, dlatego że ona pozwala nam nieco szerszą refleksję dotyczącą ogólnie dzisiaj stanu sceny politycznej i tego, co nas czeka w przyszłości. Ale chciałem przypomnieć, że poprzedni tydzień to nie tylko piątka przeciwko rolnictwu, czyli tak zwana piątka dla zwierząt Jarosława Kaczyńskiego, ale to również umowa wojskowa ze Stanami Zjednoczonymi, którą Konfederacja nie krytykuje dlatego, że jesteśmy przeciwni wojskowej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Warto współpracować z najsilniejszą armią świata, powinno być warto współpracować z najsilniejszą armią świata, zyskiwać wiedzę, technologię. Natomiast problem polega na tym, że tak jak mówiłem to w zeszłym tygodniu na konferencji prasowej, musimy bronić partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi przed wasalizmem. Przed wasalizmem, który byłby właściwym rządowi obecnemu warszawskiemu. A my chcemy partnerstwa, a nie wasalizmu. Przypomnijmy też, że dzięki akcji klubów Konfederacji, również dzięki tej akcji, nie wyłącznie, też staramy się realnie patrzeć na rzeczywistość, nie wyłącznie, ale na pewno akcja klubów Konfederacji mocno przyczyniła się do tego, i nasz nacisk w parlamencie udało się póki co wycofać z Sejmu
ustawę Bezkarność Plus, czyli tę ustawę, która no, zapewnia no, właśnie bezkarność urzędniczą, zwłaszcza wysokim urzędnikom państwowym, właściwie w dowolnym zakresie, począwszy od kiedy w Polsce wprowadzono stan epidemii, ponieważ właściwie każdy aspekt życia państwowego można podporządkowywać w ostatnich miesiącach pod temat walki z COVID-em. To są te ważne rzeczy, które działy się w poprzednim tygodniu na posiedzeniu i niestety ustawa, która została uchwalona po ciężkich bojach w Sejmie i o niej parę słów koleżanka Anna Bryłka. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję za tak miłe wprowadzenie. Nadmienię, że po prostu praca w Sejmie jest pracą zespołową. Nie tylko ja tam pracuję tam jeszcze oprócz mnie kilkanaście osób w ramach wolontariatu, co każde posiedzenie pomaga nam przy takich dość specjalistycznych ustawach, żebyśmy no, po prostu dobrze je po pierwsze opiniowali, a po drugie jak najlepszą fachową wiedzę też przekazywali naszym posłom, którzy potem będą nad tymi ustawami głosować. Jak wprowadził nas poseł Robert Winnicki, ta ustawa o ochronie zwierząt została przeprowadzona przez polski Sejm w trybie właściwie błyskawicznym, albo jeszcze szybszym od błyskawicznego. Projekt ustawy pojawił się 11 września na stronach sejmowych. W poniedziałek nadano temu, to był piątek, w poniedziałek nadano temu projektowi numer druku. W środę rozpoczynało się posiedzenie Sejmu, już pierwszego dnia na posiedzeniu Sejmu ta ustawa się pojawiła, i wieczorem rozpoczęła się o 20:30 Komisja Rolnictwa, która trwała całą noc. W czwartek po południu było drugie czytanie i wieczorem z czwartku na piątek było głosowanie. Ta ustawa zajęła po prostu, przeprowadzenie tej ustawy przez Sejm zajęło dosłownie kilka, nawet nie kilka dni, jeśli będziemy liczyć wprowadzenie. Dokładnie tak. Co tam się znajduje w tej ustawie? Dlaczego ona jest taka kontrowersyjna? Dlaczego tyle się o niej mówi? To, co Państwo usłyszycie w telewizji, a usłyszycie tylko to, że Konfederacja to są sadyści. To są ludzie, którzy chcą się znęcać nad zwierzętami, dla których cierpienie zwierząt nie ma znaczenia i tak dalej. Ale ta ustawa jest zupełnie inną ustawą. To znaczy, ja kiedy przeczytałam pierwszy raz ten projekt ustawy, to pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, czyli zakaz uboju religijnego, który jest tam zapisany, bo to jest de facto zakaz. I myślę sobie, przecież nasze branże rolnicze, tak? Branża drobiarska, branża wołowiny, wszyscy hodowcy bydła, przecież to wszystko uderza bezpośrednio w nich. Polska jest jednym z największych eksporterów wołowiny w Europie, a największym eksporterem drobiu. Eksportujemy, nasza wartość sprzedaży zagranicznej drobiu w 2019 roku to było ponad 3 miliardy euro. My jesteśmy liderem na tym rynku. 30% z tej sprzedaży to jest sprzedaż drobiu pochodząca z uboju religijnego. Czy Państwo sobie wyobrażają, jakie to są potężne straty dla tej branży? No, gigantyczne. W wołowinie jest troszeczkę inaczej, tamte straty są ciut mniejsze, natomiast do czego zmierzam? Hodowla bydła stała się w ostatnich latach bardzo popularna w Polsce wśród rolników z tego powodu, że jak Państwo tutaj być może część wie, być może nie, Polska zmaga się z problemem wirusa ASF wśród trzody chlewnej i mnóstwo rolników po prostu zrezygnowało z tej produkcji i przebranżowując się po prostu na hodowlę bydła, która jest po pierwsze prostsza, po drugie stosunkowo stabilna, jeśli chodzi o dochód. No i dzisiaj właściwie dużej części tym rolnikom odmawia się dochodu. Kolejna rzecz, która jest zapisana w tej ustawie, która jest powiedzmy skandaliczna, czyli rozszerzenie uprawnień organizacji pozarządowych, organizacji, które mają w swoim statucie wpisaną ochronę zwierząt. No proszę sobie wyobrazić, że teraz też mogą te organizacje, też mają takie, znaczy mają możliwości wejścia i tak dalej, natomiast to, co zapisano w tej ustawie, to rozszerzenie tych kompetencji o to, że taka organizacja pozarządowa może wejść na teren gospodarstwa w asyście policji lub straży gminnej. No i właściwie pytanie brzmi, czyje polecenia ma ta policja wykonywać, tak? Organizacji pozarządowej, organizacji, która
organizacji, z której przedstawiciel może nawet zupełnie nie mieć ani związku z weterynarią, ani z zootechniką, ani nie orientować się w kwestii tego, jak wygląda praca ze zwierzętami, jak wygląda hodowla zwierząt. I w gruncie rzeczy dzisiaj przenosimy ten ciężar, czy próbuje się przenieść ten ciężar odpowiedzialności z instytucji publicznej, czyli ja mam tutaj na myśli akurat inspekcję weterynaryjną, która to jest upoważniony podmiot do tego, żeby taką kontrolę przeprowadzać, a nie organizacja, w której szeregach mogą znajdować się ludzie, którzy zupełnie nie mają do tego kompetencji. Co najważniejsze w tej ustawie i co najbardziej słyszalne pewnie w mediach, no to zakaz hodowli zwierząt futerkowych. I wygląda to mniej więcej tak, cała ta ustawa, że zamiast wpisać w nią ochronę zwierząt, zatroszczyć się o ochronę zwierząt, likwiduje się po prostu hodowlę zwierząt. I tak to wygląda. Niestety, bo zresztą sami Państwo też widzieliście w ostatnim czasie, nawet sam minister Ardanowski nie podpisał się pod tym projektem. Mimo tego, że ja jeszcze w czwartek otrzymałam zawsze ustawę, opiniuje również rząd. I przyszła również taka opinia z rządu i rząd zaopiniował tą ustawę jak najbardziej pozytywnie. Także mimo sprzeciwu samego ministra, mimo sprzeciwu rolników, protestujących tutaj rolników z różnych branż, bo pamiętacie Państwo, to nawet ja uważam, że to nawet do końca nawet nie dotyczy samego rolnictwa, to dotyczy każdej branży. Bo to wygląda tak, że z dnia na dzień jakąkolwiek działalność gospodarczą po prostu można zlikwidować. Tak to wygląda. I to jest... Bez odszkodowania i z bardzo krótkim okresem. Tak, bez odszkodowania i z bardzo krótkim okresem przejściowym, bo futrzarze mają rok na to, żeby zakończyć działalność. A nie wiem, kto będzie ponosił za nich te koszty, które ponieśli, tak? Zresztą nie tylko oni, bo to są inwestycje w infrastrukturę, w gospodarstwa rolne, to są po prostu długoterminowe inwestycje, ich się nie da z roku na rok po prostu zakończyć. Ja mówię akurat o tym rolnictwie dużo, bo ja na co dzień zajmuję się rolnictwem również w Sejmie, ale także poza. I chyba takie najbardziej, to co przynajmniej mnie uderzyło, to to, że zawsze to rolnictwo było atakowane z jakichś takich różnych stron, ze strony Unii Europejskiej, z innych zewnętrznych podmiotów, a dzisiaj właściwie własny rząd, własny wybrany rząd, ja przypomnę, że prezydent Andrzej Duda w drugiej turze uzyskał poparcie wśród rolników na poziomie 81%. Naprawdę Polska Wieś zagłosowała w tych wyborach na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, nie na kogoś innego. I dzisiaj to własny rząd uderza właściwie, bo szanowni Państwo, my jesteśmy w stanie importować żywność, my nie musimy produkować tej żywności w Polsce. Ale pytanie, czy dla nas bezpieczeństwo żywnościowe ma jakiekolwiek znaczenie. I do czego jeszcze zmierzam, już kończąc. Zawsze było tak, że ktoś z zewnątrz tutaj to nasze polskie rolnictwo próbował zniszczyć, bo jest i Europejski Zielony Ład. Ja przypomnę, że mamy dwie bardzo trudne strategie, które będziemy tutaj implementować. To jest strategia od pola do stołu i strategia na rzecz bioróżnorodności. Ona mówi o tym, że na przykład 25% rolnictwa ma być rolnictwem ekologicznym. 10% użytków rolnych trzeba będzie wyłączyć z działalności, żeby ona leżała odłogiem, tak to wygląda, zmniejszyć stosowanie o 25% i 50% stosowania nawozów sztucznych. No szanowni Państwo, no, nas to dotyczy. Dotyczy to też na przykład Holendrów, ale Holendrzy mają zupełnie inne dawki, jeśli chodzi o nawozy i tak dalej. I właściwie my znowu zostajemy tutaj w tej Unii Europejskiej zepchnięci na taki margines, a nasz rząd niestety nas tam dobrze nie reprezentuje. No i znowu kolejna rzecz, już nawiązując do importu żywności, ta słynna umowa między Unią Europejską a Mercosurem. To jest taka umowa o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej. Jak Państwo wiecie, Ameryka Południowa jest liderem produkcji żywności. Liderem produkcji żywności przemysłowej, masowej. Tak, jesteśmy w stanie po prostu zniszczyć nie tylko polskie, ale również europejskie rolnictwo, bo nie tylko Polacy przeciwko temu protestują, ale cała Europa Zachodnia protestuje przeciwko tej umowie. Tak, jesteśmy w stanie dla właściwie nieosiągalnego celu neutralności klimatycznej w 2050 roku zniszczyć europejskie rolnictwo, zniszczyć europejski przemysł energochłonny tylko dlatego, żeby osiągnąć taki cel, żeby Europa była do 2050 roku zielona, a żywność będziemy importować z Argentyny albo z Brazylii. Dziękuję. Proszę Państwa, zwracam też jeszcze na uwagę na kilka aspektów tej ustawy. Taki aspekt mianowicie, że jeśli mówimy o tych zwierzętach futerkowych,
dostarczany im pokarm jest pokarmem, który jest pokarmem pochodzącym z przetwórstwa ryb i drobiu. To znaczy, dzisiaj zakłady przetwórstwa ryb i drobiu, to co im zostaje, co nie idzie do spożycia przez ludzi, to jest tam mielone i wysyłane do tych futerkowców i one to tam wcinają. I to jest zysk podwójny. Tanim kosztem żywi się te zwierzęta futerkowe, a zakłady przetwórstwa ryb i drobiu, zamiast posyłać do niemieckich firm utylizacyjnych, za co muszą zapłacić, to dostają jeszcze pieniądze od futerkowców, że odbierają od nich te resztki, tak? Czyli to jest możliwie najbardziej ekologiczny sposób wykorzystania resztek z przetwórstwa, jaki jest. Co za tym idzie? Wzrosną koszty przetwórstwa ryb i drobiu, ponieważ dzisiaj oni dostają za te szczątki, za te resztki z produkcji pieniądze od tych hodowców zwierząt, które jedzą mięso, tak, norki, a będą musieli zapłacić Niemcowi za to, że w jego firmach utylizacyjnych te odpady zostaną tam zutylizowane. To jest jeden z takich aspektów. Inny aspekt jest taki, że uderzy to w cały rynek produkcji pasz. Spadek produkcji w rolnictwie, w drobiarstwie, które są naszymi dzisiaj drobiarstwo potęgą na skalę europejską i światową, hodowla bydła wschodzącą potęgą tak naprawdę w Polsce. To jest spadek produkcji pasz, spadek produkcji zboża. Rolnictwo jest z tego naczyń połączonych. To jest ta rzecz. Pamiętajmy też, Szanowni Państwo, że od strony agendy politycznej, ideologicznej to jest tak, że dzisiaj w telewizji publicznej macie Państwo promocję stowarzyszeń Viva, Otwarte Klatki, czyli tych sojuszników Jarosława Kaczyńskiego w dziele niszczenia polskiego rolnictwa, to polecam wejść na stronę tych organizacji, stronę internetową i spojrzeć, jakie one mają kolejne kampanie, kolejne akcje do wykonania. Akcja przeciwko chowu antychów klatkowy drobiu, akcja przeciwko trzymaniu krów, świń, wreszcie szereg akcji przeciwko jedzeniu mięsa, na rzecz opodatkowania mięsa, jedzenia mięsa, promujące weganizm i to jako obowiązujący styl życia. Zresztą sojuszniczka pana Kaczyńskiego, pani Sylwia Spurek z Europarlamentu, skrajnie lewicowa, już dawno domagała się, proszę Państwa, opodatkowania mięsa i jedzenia mięsa dodatkowego, żeby to się po prostu nie opłacało. To jest kwestia ideologii. I jak już przy tym jesteśmy, Szanowni Państwo, to powiedzmy sobie parę słów o tej ideologii, dlaczego Jarosław Kaczyński postanowił w imię tej ideologii zadziałać, bo dla niektórych to może być zaskakujące. Oczywiście Jarosław Kaczyński ma w tym swój krótkoterminowy cel polityczny, to znaczy związanie tej sprawy z awanturą wewnątrz obozu rządzącego i nieprzypadkowo od tej daty się zbiegły i się pokryły. Natomiast, żeby zrozumieć ten mechanizm, trzeba uwzględnić dwie rzeczy. Trzeba uwzględnić mianowicie to, że Jarosław Kaczyński jest człowiekiem inteligentnym i ideowym. Ale jaka to inteligencja i jaka to ideowość? Inteligentny człowiek rozumie, co zbudował przez ostatnie 5 lat. I ów inteligentny człowiek widzi, że państwo, które zbudował, nie różni się niczym specjalnie od państwa Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Różnica, jeśli chodzi o podejście do spółek Skarbu Państwa, do urzędów, do wszystkich agent państwa polskiego jest taka, że PiS chyba nawet przelicytował poprzedników w żarłoczności w zajmowaniu wszelkich obszarów życia państwowego, no a co najmniej jest na tym samym poziomie. Po 5 latach obywatel stykający się z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, z Ośrodkiem Zdrowia, ze szkołą, z sądem, o którym było tyle awantur, tyle, prawda, 5 lat walki, wojen, palenia świeczek przed sądami przez KOT, tak? PiS deklarował, jak to bardzo reformuje, ci krzyczeli, jak to bardzo się rzeczy deformują. Ale największy problem polega na tym, Szanowni Państwo, że zmian prawie nie ma w funkcjonowaniu państwa. Ale ci krzyczą, że jest tak źle, ci krzyczą, że jest tak dobrze, a problem jest taki, że jest tak samo, że jest mniej więcej tak samo. Dlaczego? Chociażby ta reforma na sądownictwo, o którą tyle kurzu bitewnego zostało
zniecone, dlatego że zaczęto ją od dachu, a nie od podłogi. Jak się zaczyna od dachu, nie od podłogi, nie od funkcjonowania sądów, nie od narzucenia sądom krótszego obiegu i pism, i funkcjonowania, i nadal Polacy czekają miesiącami, latami na wyroki w bardzo prostych sprawach. I nie zaczęto od tego, co fundamentalne. Jarosław Kaczyński to widzi. Widzi, że w polityce zagranicznej mówiono tyle o wstawaniu z kolan. No i mamy takie wstawanie z kolan, że chodziło o to, żeby wstać z klęcznika berlińskiego, wyprostować się, uklęknąć przy waszyngtońskim. Jakby na tym to jest istotą wstania z kolan, bo jak trzeba zmienić klęcznik, to na chwilę się wstaje, prawda? To jest cała istota. Ostatnio opowiadał mi ktoś, jak to wyglądało z wizytą pana prezydenta Dudy teraz przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Przyszli odpowiedni wysłannicy do pani ambasador Mosbacher, uroczej, naszej tutaj rezydentki w Warszawie przesłanej przez rząd Stanów Zjednoczonych. No i oni usiedli i mówili, jaki jest plan, jaki chcieliby plan wizyty. I pani Mosbacher powiedziała, no to świetnie, że się wybieracie, ale tam się z wami nikt nie spotka. Ale jak to? No panowie, wyciągnęła listę pani Mosbacher. No załatwienie jest to, to, to i to. Ta firma, ta kwestia, prawda? Interesy. Nie będę mówił, o jakie firmy chodziło, o jakie interesy chodziło, bo zaraz mnie pozwą. I ja nie mam tego na piśmie, nie mam tego jak udowodnić. No ale kwestie również nowoczesnych technologii, tego sporu amerykańsko-chińskiego o nowoczesne technologie, kwestia wyrzucenia Huawei z Polski, tak, bo to jest w interesie amerykańskim. Problem jest taki, że jakbyśmy mieli teraz wymieniać całą infrastrukturę, nie mówię o telefonach, o tym, co Państwo mają często w ręce, bo jest to w miarę popularna marka w Polsce. Mówię o infrastrukturze na przykład, na której Pan Soros oparł swoją część telefonii i tak dalej. To są dziesiątki miliardów złotych. No i Stany Zjednoczone póki co naciskają, żebyśmy wymienili całą tę infrastrukturę i się chińskiej pozbyli, tak. No, są określone koszty tej przyjaźni i pan Jarosław Kaczyński to widzi, bo jest człowiekiem inteligentnym. Widzi, jak funkcjonuje państwo, widzi, jak tylko zmieniliśmy klęcznik, widzi, jak bardzo ta rzeczywistość, którą stworzyli, jest, jak bardzo procesy, które uruchomili, również procesy korupcyjne wewnątrz swojego obozu. I moim zdaniem widzi również to, co powiedziałem ostatnio z mównicy sejmowej, że wiecie, jak to było za komunę. Za komunę państwo było niczym. Partia była wszystkim. To w strukturze partyjnej podejmowano wszystkie decyzje. Mechanizmy państwowe były fasadą, tak? Nieważne było, jakby struktura państwa, ona tylko była odzwierciedleniem tego, jak funkcjonowała partia. I to była patologia, bo my wszyscy, jako Polacy, patrioci, przywiązani do swojej ojczyzny, czy narodowcy, czy wolnościowcy, czy konserwatyści, powinniśmy byli być polskimi państwowcami. To znaczy państwo powinno być tym elementem, który jest naszą dumą i my wiemy, że to państwo sprawnie działa, jesteśmy do niego przywiązani. Wiemy, że państwo działa wobec nas uczciwie. Wiemy, że państwo działa wobec nas, prawda, że to jest nasze państwo. A mamy znowu do czynienia, że liczy się państwo, liczy się tylko partia. Liczy się układy wewnątrzpartyjne, decydują właściwie o wszystkim, co się dzieje w państwie. Jarosław Kaczyński to widzi, bo jest inteligentny. I dlatego, że to widzi, to jest inteligentny, a jest już 5 lat, a sytuacja jest cięższa, w tym rozumieniu cięższa, że jest kryzys gospodarczy, że się koalicjanci buntują, są problemy, to z Gowinem, to z Ziobrą. No i sobie pewnie pomyślał pan Jarosław, że trzeba by coś zrobić jeszcze ideowego, skoro Czwarta Rzeczpospolita, pamiętacie państwo to hasło, niektórzy może pamiętają, sprzed kilkunastu lat, jak szedł Kaczyński do wyborów w 2005 roku. Czwarta Rzeczpospolita, nowe państwo. Na czym polega nowe państwo? Nowe państwo, proszę państwa, polega na tym, nie że się wymieni ludzi, tylko że się zmieni funkcjonowanie systemu, że inaczej będą działać mechanizmy wewnątrz instytucji, że instytucje się zmienią. To jest fundament. Ponieważ
prawy człowiek wsadzony w korupcjogenne układy w źle działającej instytucji albo będzie wiecznie sfrustrowany, albo z niej odejdzie, albo stanie się taki, jaka jest ta instytucja. Większość osób po prostu się przyzwyczaja. Po prostu wchodzi w tryby tak funkcjonującego układu. I niestety tak to dzisiaj wygląda. Jedyna różnica, jaką mamy przez te 5 lat, to jest dwojaka. Po pierwsze, zwiększyło się nieco z budżetu państwa Polakom jest oddawane to, co i tak jest ich, czyli transfery socjalne, czyli 500+ i emerytalne, prawda, dodatek przedwyborczy. Nawet widziałem takiego fajnego mema, jak się okazało, że wybory będą przeniesione na ten miesiąc, ile tam były, 2 miesiące przeniesione, jak się zgłasza, to był mem z tego, z rejsu wzięty, z tego filmu Rejs. I jest pokazane, jak taki dymek wychodzi. Mówi, przepraszam bardzo, ja mam taką kwestię. Czy będzie 14, 15 emerytura? Bo zawsze przed wyborami była. Nie? Skoro termin jest przeniesiony, to czy będzie wypłacony po raz kolejny? No wiadomo, jak wygląda kwestia emerytur w Polsce. Tylko dodatek przedwyborczy tego nie załatwia. Nie rozwiązuje systemowo problemu niskich emerytur, niesprawiedliwych emerytur w Polsce. I systemu, który sprawia, że one są po prostu niesprawiedliwe w bardzo wielu miejscach i w bardzo wielu momentach. To się zmieniło i druga rzecz, która się zmieniła, to się zmieniło typ propagandy. Typ propagandy z bardziej, mniej unijnych flag, więcej biało-czerwonych, więcej mszy w telewizji publicznej, więcej biało-czerwonych flag. Więcej ornamentyki, tego co po wierzchu, tego co proszę Państwa jest formą, ale nie treścią życia narodowego. I pan Jarosław Kaczyński to widzi. On to wie, jest człowiekiem inteligentnym. No więc myśli sobie pan Jarosław, to zróbmy coś ideowego. Zróbmy coś, co jest ideowego. I prowadzi pan Jarosław to, co jest tą ideową rzecz, do czego? Do kryzysu politycznego. Prowadzi do podkopania zaufania do obozu rządzącego na wsi. Prowadzi do niszczenia poszczególnych branż polskiego rolnictwa i uderzenia w rolnictwo jako takie. Ktoś powie szaleństwo. W tym szaleństwie jest metoda. A żeby tą metodę zrozumieć, trzeba zrozumieć, skąd wyrastają nogi Jarosława Kaczyńskiego, jego najgłębsze fundamenty ideowe. A te najgłębsze fundamenty ideowe to jest salon pana Jana Józefa Lipskiego, salon polityczny w Warszawie, czyli znanego masona warszawskiego, lidera tej takiej podziemnej w czasach komunizmu Polskiej Partii Socjalistycznej. To jest rdzeń ideowy pana Jarosława Kaczyńskiego, człowieka, który kilkanaście lat temu ukradł Polsce prawicę. Ja go tak nazywam. Bracia Kaczyńscy, Jarosław świętej pamięci Lech, jak byli dziećmi, to wystąpili w filmie o dwóch takich, co ukradli księżyc. Kilkadziesiąt lat później Jarosław Kaczyński ukradł Polsce prawicę. To znaczy, wchodząc z tymi hasłami, z tych pozycji, jak to się mówi, pod hasłami prawicowymi, rządząc z pozycji centralnej w państwie, realizuje program społeczny lewicy. Tak to dzisiaj wygląda. I to objawiło się właśnie w poprzednim tygodniu. I w tym kontekście, w tym sensie władza Jarosława Kaczyńskiego, jego panowanie i rząd dusz, to co obserwujemy jest początkiem końca. Jest początkiem końca. Jeszcze długo, zanim ten koniec nastąpi. Prawdopodobnie długo. Ale to jest początek końca, dlatego że bardzo wielu ludzi zobaczyło, że Jarosław Kaczyński nie doprowadził tego kryzysu politycznego w imię przebudowy Unii Europejskiej w kierunku państw narodowych, Unii Narodów. Jarosław Kaczyński nie zaryzykował tej awantury politycznej w imię ochrony dzieci nienarodzonych. Nie zaryzykował tej awantury politycznej, żeby pozbawić finansowania tęczowych na uczelniach i wyrzucić gender studies. Nie, nic z tych rzeczy. Nie zaryzykował tej awantury politycznej, żeby jakąś fundamentalną reformę państwa przeprowadzić. Nie. On ją zaryzykował w imię swojej zadawnionej ideologicznej fanaberii. I to nie jest tak, że on sobie to wymyślił wczoraj, czy przedwczoraj, czy w zeszłym tygodniu, czy 2 tygodnie temu. Jak poczytajcie Państwo, dlatego mówię, że warto znać biografie polityczne poszczególnych ludzi, poszczególnych działaczy,
Na tej biografii cały czas w Polsce pisze się bardzo mało, albo pisze się nie biografię, tylko hagiografię. Hagiografie to są żywoty świętych, prawda? Hagiografia, ten święty wyrosły wśród cnót i swoje życie tak kultywujący, no to pisze się często hagiografia zamiast biografii. Więc biografia pana Jarosława Kaczyńskiego obejmuje między innymi taki wywiad z początku lat 90., kiedy on był pytany, bardzo duży, szeroki wywiad. I on wtedy mówił, on w tym wywiadzie mówi na przykład, no prawie wprost mówi o swojej nienawiści do myśliwych, do łowiectwa. Prawie wprost mówi o tym, że on popiera swoją bratanicę, Martę Kaczyńską, wtedy nastoletnią, że ona robi, czy chciała robić takie akcje, że jak ktoś szedł w futrze przez Warszawę, to żeby oblać farbą takiego kogoś, bo to jest obrzydliwe chodzenie w futrze. Słucham? Babcie powinna oblać. A może tak, może babcie, może właśnie babcie. Znaczy tak. Swoją babcię. Tak? Możliwe, tak. Proszę Państwa, to jest kwestia naprawdę głębokiej tożsamości ideowej, która dzisiaj przez Jarosława Kaczyńskiego przemawia, który wprowadził dyscyplinę. Zamknęli tych posłów w sali kolumnowej w ubiegłą środę i ich tam młotkowali, żeby straszyli, że będą wybory, że wyrzucą z partii, że nie dostaną się na listy. A kiedy przychodzi do takich kwestii, jak oni to mówią, światopoglądowych, typu ochrona życia dzieci nienarodzonych, czy kwestia, nie wiem, LGBT, to jest wolność sumienia. To jest w PiS-ie wolność sumienia, każdy głosuje jak chce. A tu jest dyscyplina. W tej sprawie jest dyscyplina. To też jest kwestia głęboko światopoglądowa. I teraz jeszcze o tym światopoglądzie dwa słowa na koniec. Szanowni Państwo, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, że jesteśmy odmalowywani jako ludzie bestialscy, którzy chcą się znęcać nad zwierzętami. Zupełnie nie o to rzecz chodzi. Warunki hodowli zwierząt są precyzyjnie określane na podstawie głębokiej, merytorycznej wiedzy zootechników, ludzi, którzy, profesorów. Zapytajcie ludzi z SGGW, którzy się tym na co dzień zajmują. Ci profesorowie przychodzący na posiedzenia komisji, które się toczyły jeszcze w poprzedniej kadencji, miażdżyli po prostu opinię tych, ja nie mówię organizacji ekologicznych, bo dla mnie to żadni ekolodzy. Ja sam działałem w organizacjach ekologicznych, w kółkach ekologicznych, kółkach przyrodniczych, jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej. Interesowałem się, mi jest ekologia naprawdę bardzo bliska i ochrona przyrody. To nie są organizacje ochrony przyrody ekologicznej, to są organizacje skrajnie lewicowe po prostu. To są ideologowie, to są wyznawcy religii praw zwierząt. Religii praw zwierząt. Tak ta rzecz wygląda. I chciałem Państwu bardzo jasno powiedzieć, bo część ludzi, którzy ma na przykład zwierzęta i ma kota i się tym przejmuje i mówi, że jak to można zwierzę futerkowe pozbawić życia. Szanowni Państwo, żebyśmy mieli od strony etycznej i moralnej też jasność. Nie ma etycznej różnicy między tym, czy ktoś traktuje, bo zwierzęta są dane jako w roli służebnej wobec człowieka. Etycznej różnicy nie ma między tym, czy ja tę zwierzę używam w ten sposób, że ono mi służy w ten sposób, że ja go głaszczę i to jest mój dobry przyjaciel. Dlaczego ja go głaszczę, to jest mój dobry przyjaciel? Bo to mi sprawia przyjemność. To nie tak, że wszystkie koty chciały mieszkać u nas w domach i to jest ich sposób na realizację życiową, tak? Nie ma etycznej różnicy między tym, czy głaszczemy kotka, czy jemy świnkę na talerzu, czy nosimy z niej, ze zwierzęcia buty i pasek. Jak powiedziałem, pan Jarosław Kaczyński wstaje rano, karmi kotka na pewno dobrą karmą. A ta karma skąd pochodzi? No z innych zwierząt, które trzeba było wyhodować, zabić, zmielić, wsadzić do puszki. I teraz kotek może pożywną karmę sobie wcinać, prawda? Tak, tak. Ile zwierzątek musiało zginąć, żeby kotek pana Kaczyńskiego sobie wcinał bardzo pożywną karmę, od której ma lśniące futro? Nie ma etycznej różnicy, proszę Państwa. Mimo, że niektórzy bardzo sentymentalnie na to patrzą. I nie ma etycznej różnicy między tym, czy ktoś trzyma chomika w klatce dla przyjemności, a tym, że ktoś trzyma norkę na fermie dlatego, żeby ona możliwie najłagodniejszą śmiercią, przez uśpienie, umarła i dała się
tak powiem, oddała co ma dobrego na futra, czy gdzie tam co chce kupić. Musimy mieć tego świadomość, nie ma tutaj etycznej różnicy. Etyczna różnica jest tylko jedna. Nie wolno zwierząt traktować okrutnie, bestialsko, męczyć, maltretować i tak dalej. I ona jest wobec wszystkich ta jedna norma. A co to oznacza okrutne traktowanie zwierzęcia? A na tym się znają specjaliści, którzy wiedzą, jakie ono powinno mieć warunki, jakie powinno mieć klatkę, czy jaką powinno mieć, w jakich warunkach przebywać. I to oni określają, nie żadni oszaleni ideolodzy. To oni określają, co jest dobre, co jest złe, bo się na tym znają. Po prostu się na tym znają. I powiem Państwu, że na przykład w Polsce na fermach futrzarskich normy są wyższe niż te, które w rozporządzeniu ministerstwa. Klatki są dwa razy większe niż to, które ministerstwo zaleca na podstawie danych specjalistów. A powiecie Państwo, dlaczego są klatki większe? Dlatego, że jak zwierzę ma dobrze, to ma ładne futro, proszę Państwa. Każdy, kto kogokolwiek trzymał, pieska, kotka, czykolwiek innego, wie, że się często poznaje, czy zwierzę jest w dobrym stanie, po jego futrze po prostu. To jest prosta sprawa biznesowa, gospodarcza. Nie opłacałoby się trzymać tych norek, je, nie wiem, gnębić, głodzić, maltretować, bo one by miały słabe futro, a Polska jest znana z dobrej jakości futra. I ostatnia rzecz w tym komponencie, bo ja to opowiadam, bo ludzie zupełnie jakoś żyją, no, ja mam kotka, ja go kocham, to jest mój przyjaciel. I to jest to, a ci straszni ludzie trzymają te zwierzęta na futra. Że to jest taka różnica. A wiecie Państwo, co jest celem życia każdego zwierzęcia? Celem życia każdego zwierzęcia jest przekazanie dalej genów, rozmnożenie się, to jest cel gatunkowy. To jest podstawowy, fundamentalny cel każdego zwierzęcia, przekazać dalej swoją pulę genetyczną. I ja nie mam nic przeciwko temu, to jest naturalne, że my sterylizujemy psy, koty, żeby nie sprawiały problemów. Ale jeśli patrzymy tymi kategoriami, że chomik w klatce to jest więzień, że norka w klatce to jest prześladowanie, że świnia w chlewie to jest po prostu maltretowanie, no to sterylizacja pieska czy kota potrzebna ze względów higienicznych, praktycznych i tak dalej, jest okaleczaniem, proszę Państwa. Rozumiecie Państwo absurd, do którego konsekwencję logiczną, do której to prowadzi? I ostatnia rzecz, jak powiedziałem w tym kontekście, pamiętajmy, Szanowni Państwo, że rynek związany z ubojem religijnym będzie tylko rósł. Muzułmanów jest 1,5 miliarda i bardzo szybko przybywa. To, że my zakażemy wywozu takiego mięsa z Polski, dokonywania na eksport uboju religijnego, to nie znaczy, że on nie odbędzie się odbywał. Hodowla przeniesie się gdzie indziej, ubój przeniesie się gdzie indziej. Będzie miał to dwojaki skutek. Tak samo ze zwierzętami futerkowymi. Popyt na nie w Chinach i w Europie rzeczywiście spada. Natomiast w Chinach i w innych częściach świata cały czas się utrzymuje na dosyć wysokim poziomie. Co to oznacza? To oznacza, że te hodowle trafią do krajów, gdzie standardów się nie przestrzega, tak jak w Polsce. I tam będą dramaty zwierząt. Ponieważ będzie szło na ilość, a nie na jakość, jak w Polsce. No mamy na przykład w kwestii produkcji futer produkcję jakościową. Dlatego te zwierzęta są zapielęgnowane, zadbane i nie idzie się na masówkę, która by na jakości traciła. Tam będzie dopiero, jeśli ktoś mówi o piekle, piekło zwierząt, tak? Jakby tylko, rozumiecie, jak bardzo absurdalne są te rzeczy, które są robione? Jak bardzo są ideologiczne, a nie mające nawet związku z dobrostanem zwierząt? I to samo dotyczy uboju religijnego, bo rynek to jest w ogóle masakra, co zrobiono. Rynki muzułmańskie bardzo szybko rosną. Większość państw muzułmańskich, spora część państw muzułmańskich, to są importerzy żywności. W wielu państwach muzułmańskich, one są w tym pasie, najwięcej ich jest w pasie zwrotnikowym, ropa, pustynia, czyli dużo pieniędzy, mało jedzenia. Importerzy żywności. W zeszłej kadencji rozmawiałem z merem Teheranu. Był w Warszawie, był w Polsce. Aglomeracja Teheranu, w stolicy Iranu, to jest 16 milionów ludzi. Są zainteresowani importem żywności.
Ogromne rynki, ogromne możliwości. My już, jeśli chodzi o rynek wołowiny, zwłaszcza drobiu w Polsce, nasi drobiarze tu, co mogli zrobić i w Europie, co mogli zrobić, zrobili już wszystko. Już produkcja, mogą tylko ograniczyć w tym momencie produkcję, nie dadzą większej ilości ludzi pracy, nie zapłacą większej ilości podatków, nie zbudują wielu nowych przedsiębiorstw, bo po prostu rynek, tyle co mogli, to zdobyli na tym. Azja stoi otworem, 2/3 ludności świata mieszka w Azji, ale właśnie sobie znaczną część tych rynków zamknęliśmy. Jesteśmy bodaj pierwszym państwem na świecie, które wprowadziło samo embargo na swoje towary. Wiecie, na czym polega embargo? No my mamy, nie wiem, wojnę celną z Rosją, tak? No to oni nam wprowadzają embargo na jakieś nasze towary, my im wprowadzamy na ich, bo się nie lubimy i tam, prawda, coś sobie zakazujemy. No ale nie ma przypadku chyba w dotychczasowej historii świata, żeby państwo samo na siebie nałożyło embargo, proszę państwa. Tak to jeszcze chyba nie było. A myśmy nałożyli. A tą ustawą idiotyczną pan Kaczyński, Budka, Zandberg i reszta sejmowej lewicy nałożyli embargo na Polskę. Tak? Opowiadam o tym bardzo długo i dużo, bo to jest temat, który będzie wracał, po pierwsze. Daj Boże, że uda się dzisiaj coś prezydent z Pałacu Prezydenckiego jakieś przemąkiwania, może prezydent jakąś ustawę chce zaproponować swoją, żeby pójść w poprzek trochę tych rozwiązań, daj Boże. Bo naprawdę będzie dramat dla wsi. Dla wsi jak dla wsi. Na wsi już jest mało rolników, to inna sprawa. I część ludzi nie rozumie. I to jest inna jeszcze sprawa, którą spotykamy się tutaj, zakładam, że mało kto z państwa mieszka na wsi. Ale apeluję o to, żeby bronić rolnictwa na wsi. Bo, przepraszam bardzo, sprowadzają się mieszczuchy, bo chcą mieć świeżą trawkę i żeby ptaszki śpiewały. A jak jest obornik, a jak jest hodowla, to czasami zaśmierdzi. Tak, to czasami zaśmierdzi. I trzeba bronić wsi przed produkcją. To jest zresztą też przed inwazją mieszczuchów na rzecz produkcji. Przepraszam, jestem po tym posiedzeniu, po 3-dniowej wizycie na Podkarpaciu i dzisiaj już w Warszawie mieliśmy spotkania. Poznań i teraz ten troszkę jestem zmęczony, ale drodzy państwo, brońmy zdrowego rozsądku. Niech na wsiach będzie wydzielona strefa mieszkalna dla tych, którzy chcą trawki i ptaszków i nie chcą smrodu, ale musi być przestrzeń do działań gospodarskich. No nie możemy zarżnąć wsi, tak? I szanowni państwo, i puentując, bo dużo jeszcze można było mówić, ale jest już późna pora, państwo na pewno też, jak sądzę, będą mieli jakieś pytania. To, co się w tej chwili rozpoczęło, w tej chwili dzisiaj tam ten Komitet Polityczny PiSu, Politbiuro PiSu wysłało sygnał, że Ziobro najpierw wysłał sygnał, że jest gotów się tam trochę ukorzyć, rozmawiajmy, oni wysłali sygnał, no to rozmawiajmy, jutro będą rozmowy, w środę będą jakieś decyzje, pewnie jakoś się poukładają, bo jak napisałem na Twitterze, w kierownictwie PiSu jednak bardziej kochają stoki niż nienawidzą Ziobry, więc prawdopodobnie się ułożą. Natomiast to jest przetasowanie. To nie jest jakaś specjalna zmiana polityczna. Nie jest zmianą polityczną ruch Trzaskowskiego, który nie potrafi opanować komunikacji w Warszawie, szamba w Warszawie, samego siebie nie potrafi na imprezie upilnować w Warszawie, więc ta nowa solidarność i to, co oni tam wymyślają, to jest tasowanie się w ramach tych samych układów. Nie traktuję tego jako coś poważnego. Sam Rafał Trzaskowski właśnie sam poważnie traktuje. Natomiast to, co jest istotną zmianą, szanowni państwo, dzisiaj chociażby wyszedł sondaż. Z polityków parlamentarnych, licząc Trzaskowskiego i Hołownię, którzy dzisiaj są poza parlamentem, no to na lidera opozycji wskazuje dzisiaj największa grupa Polaków, jak na Krzysztofa Bosaka. To jest zmiana polityczna, którą zawdzięczamy dobrej kampanii wyborczej i temu, że przełamaliśmy pewien sukces w polityce. 1 300 000 głosów, szanowni państwo, na Krzysztofa Bosaka. Wynik procentowy nie był najwyższy po 89 dla lewej prawicy, ale wynik bezwzględny, ze względu na wysoką frekwencję, 1 300 000 głosów, więcej nie było nigdy.
ani Liga Polskich Rodzin, ani ZHL, nigdy nic na prawo od rządzącej centroprawicy nie dostawało więcej niż 1 300 000 głosów. Pod integralnie narodowym, konserwatywnym, wolnościowym programem, jakim jest 27 tez konstytucyjnych, zachęcam do lektury w internecie, kto nie dostał w trakcie kampanii wyborczej do ręki tej naszej niebieskiej książeczki 27 tez Krzysztofa Bosaka, Nowy Porządek, o co nam chodzi. Hasłowo cały czas, ale bardzo, bardzo ładnie sformatowane. Zmiana polityczna, Szanowni Państwo, to jest kilkanaście tysięcy ludzi, którzy zapisują się do klubów Konfederacji na terenie całego kraju. Kilkanaście tysięcy ludzi to dzisiaj mają największe partie w Polsce, Szanowni Państwo. Realnie członków, realnych jakoś zapisanych, działających. Doszusowujemy do tego poziomu. 8 tysięcy ludzi, którzy wzięło udział w jedynych prawdziwych prawyborach Konfederacji na terenie całego kraju w zimę tego roku. To są realne zmiany, to są realne liczby, które robią znaczenie. I jeśli mogę czymś spuentować ten niewesoły w sumie tydzień dla Polski, polskiego Sejmu, polskiej polityki, to po prostu zaprosić Państwa do tego, żeby w tym ruchu realnej zmiany, bo dobra zmiana widzimy jaka jest, żeby w tym ruchu realnej zmiany, która realnie ma sprawić dwie rzeczy. Żeby Polska była państwem jak najbardziej nowoczesnym. Nowoczesność jest naszym hasłem. I to nie od dziś. Już w 1903 roku Roman Dmowski pisał myśli nowoczesnego Polaka. Tak. Myśli nowoczesnego Polaka. Myśli o tym, że nowoczesność polega na skuteczności. Na sile. A czym jest siła państwa? Siła państwa to nie sprężenie mózgów w telewizji. Siła państwa to jest siła gospodarki, sprawnej administracji, silnej armii własnej. Sojusze są dodatkiem do siły własnej armii, a nie są fundamentem. I to, co mnie najbardziej chyba przeraża w tym, jak patrzę dzisiaj, słucham ministrów obrony tego czy poprzednich rządów, ale niestety nawet i wielu generałów czy wielu oficerów, no a ci oficerowie czy generałowie są niestety kształtowani przez kolejnych prezydentów, premierów, ministrów, no to jest to, że jak oni, jak pytam o siłę polskiej armii, polskie bezpieczeństwo, to zaczynają od NATO, a kończą na wojskach stacjonujących, tak, amerykańskich w Polsce. Dobrze, ja mówię, panie generale, ja nie pytam o to. Pytam o naszą armię, bo Amerykanie dzisiaj są, jutro ich nie ma. Dzisiaj nasze interesy są zbieżne, jutro może będą rozbieżne. Pan Talei, wszystko płynie, sytuacja jest różna. Proszę zwrócić uwagę, jaka była sytuacja, jak ktoś myśli o stałych sojuszach i stałych, które nie ulegną żadnej zmianie, to nie popatrzy na ewolucję stosunków rosyjsko-tureckich przez ostatnie 5 lat. Najpierw na krawędzi wojny, jak Turcy zastrzelili rosyjski samolot nad Syrią, pół roku później w Nisie w Moskwie między Erdoganem a Putinem, tak? Przyjaźni i obciskiwaniu nie było końca i realizacja pewnych wspólnych interesów. No a dzisiaj znowu się rozchodzą, bo znowu mają problemy, krzyżowe interesy w basenie Morza Śródziemnego i tak wygląda życie polityczne międzynarodowe. Tak to wygląda. Dlatego to, co my głosimy jako hasło dotyczące, a to z kim się pytają, a to z tymi czy z tymi, a to... nie wchodzę na Białoruś, bo jak wejdę teraz, to może ktoś zada pytanie, to jeszcze będę miał się czas rozwinąć, to temu czy temu kibicujemy? Kibicujemy tylko i wyłącznie polskiej sprawie i polskim interesom. Jesteśmy kibicami cudzych tematów.